12 lub nawet pierwszej. Jest w nich coś więcej niż pieczywo, ale alkoholu nie. Tak, można kupić podstawowe rzeczy typu napoje, mleko, natomiast alkohol prawnie w Słowenii można sprzedawać jedynie do godziny 21. Zgłodnieliśmy i dokąd skręciliśmy teraz? Jesteśmy w restauracji Sarajevo 84. Jest to restauracja inspirowana olimpiadą w 84 roku zimową, która odbyła się w Sarajewie. Serwują tutaj bardzo dobre tradycyjne bałkańskie jedzenie, tak jak na przykład ciewapi, zależy od regionu. Natomiast to, co jest charakterystyczne, jest to fakt, że można tutaj używać studenckich bonów, które są inicjatywą słowenskiego rządu, które pozwala studentom refundować nawet 50% posiłku w wybranych restauracjach. A jak wysoka jest ta refundacja? W tej restauracji przykładowo zestaw studencki kosztuje normalnie 6,50 euro, natomiast ja zapłacę tutaj 3,80 euro. Bardzo miło ze strony państwa. Zdecydowanie. Łukasz, czego najbardziej brakuje ci z Polski? Chyba przyjaciół z liceum, tak naprawdę. Kiedy planujesz powrót? Nie wiem. Obecnie jestem na drugim roku studiów. W przyszłym roku będę kończył licencjat, a potem tak naprawdę jestem otwarty na wszelkie opcje, w tym powrót do Polski. Co byś powiedział Polakom w kraju? Żeby przyjeżdżali do Słowenii, żeby odwiedzali Słowenię, ponieważ wydaje mi się, że jest to kraj, który obecnie jest w cieniu Chorwacji. Powodzenia i do zobaczenia. Do zobaczenia.